Cześć, z tej strony Ola i Ilona. Jesteśmy z Empik Passion Magazine Online i mamy dla Was kilka ciekawych kosmetycznych nowości. Zaczynamy od pielęgnacji, czyli tam, gdzie powinno zaczynać się każdy makijaż. Zgadza się. Pierwszym kosmetykiem, o którym dzisiaj porozmawiamy, jest kosmetyk firmy Uzdrowisko. Jest to roślinnie aktywny tonik Essentia. I co najciekawsze, jest to tonik bezwacikowy, to znaczy nie trzeba używać wacików, wystarczy nalać dwie krople na dłonie, rozmasować i wklepać całą twarz, szyję i dekolt. Tak, zwykle używając toników z wacikiem wytracamy bardzo dużo formuły, która wnika w wacik i tak naprawdę niewiele przechodzi na naszą cerę. To prawda. Cała formuła oparta jest na fiołku i dziewannie. Fiołek jest o tyle ciekawą rośliną, że w dawnych czasach pito herbatkę z fiołka. Mówiono o nim wtedy bratek, bo rzeczywiście przypomina bratek. Herbatka była przeznaczona dla cer z niedoskonałościami i trądzikiem. I wydaje mi się, że ten tonik właśnie takim również tonikiem jest, przeznaczonym do cer problematycznych, trądzikowych, niekoniecznie młodych, bo jest tak bogaty, że no, działa jak lekkie serum wręcz. Tak, ma ponadto w składzie kwas hialuronowy, który jest składnikiem bardzo wielu formuł nawilżających do bardzo różnych cer. Ja staram się wybierać kosmetyki, które mają go naprawdę sporo w składzie i dodatkowo ma też syrop węglowodanowy, który w tym wypadku nie ma nic wspólnego z jedzeniem. To prawda, działa powlekająco, ochronnie i w związku z tym też no, hamuje utratę wilgoci z naskórka. Więc niby jest to tonik, ale w zasadzie jest to kawał porządnej pielęgnacji, prawda? Coś, czego można używać codziennie i dzięki temu trochę wzmocnić płaszcz hydrolipidowy swojej skóry. To prawda. Wystarczy potem lekki krem, makijaż i w zasadzie można mówić, że ta rutyna pielęgnacyjna jest zakończona. W takim razie chyba powinnyśmy przejść do małego testu. Właśnie. Klikamy. Wieczko. Dwie krople. Tylko dwie. Ja zaczynam od zapachu. Już wylewam na dłoń. Pachnie przepięknie, pachnie bardzo kwiatowo, bardzo naturalnie i aż chce się go napić jako herbatę, czego oczywiście zrobić nie należy. Prawda. Natomiast pachnie smakowicie. Tak, jest bardzo przyjemny. Mam takie wrażenie chłodnej skóry. A co też jest ważne i ciekawe, nie klei się, ale też ma działanie takie wypełniające. Może przez ten właśnie bogaty skład i taką ogromną ilość kwasu hialuronowego, bo tam tego kwasu jest sporo i on jest w kilku różnych opcjach. Od małej, od najmniejszej do największej cząsteczki, co powoduje, że te drobne zmarszczki, nawet te na dłoniach, które mamy, one się wypełniają. Tak, to jest niezwykłe. Ta formuła jest super lekka, a mimo to mam wrażenie, że działa lepiej niż krem nawilżający. Dobra. Świetny kosmetyk na lato, wydaje mi się, przy takich wysokich temperaturach. Powinien bardzo dobrze sprawdzać się nawet w sytuacji, kiedy chcemy nałożyć nieco cięższy makijaż, bo nie obciąża skóry. Zwykle, kiedy nakładam krem do rąk, mam wrażenie, że moje ręce się lepią, są powypełniane wszystkie zmarszczki mimiczne na dłoniach, a tutaj tego efektu nie ma. Skóra jest po prostu gładka, lekka, pięknie pachnie. Uważam, że bardzo dobry produkt. Też. Będzie się, tak, zachowam go sobie i będzie bardzo ważnym elementem mojej codziennej rutyny.